To będzie długa podróż. Powinnyśmy jeść z wyprzedzeniem. Smacznego praniu. Serio, Alu? Ups, nie chciałam. Nienawidzę cię. Ups, zmiana trasy. Pasażerów tego autobusu czeka niespodzianka. I wygląda na to, że pasażerowie są ścigani. Gdzie jesteśmy, Franiu? Chyba nas porwano. Boję się. Frania i Ala nie są tu same. Ten facet wygląda podejrzanie. A, odejdź od nas. Proszę, nie zjadaj nas. Nie uciekniecie ode mnie. Pobawisz się ze mną? Uciekaj, Franiu. Uciekam przecież. Co jest z tym gościem? Musimy się ukryć, Franiu. Spójrz. No już, otwórz się. Wow, tutaj, Alu. Nigdy nas nie złapiesz, potworze. Nie zadzierajcie ze mną. Nie ma mowy. W kryjówce potwora jest sekretny pokój. Jesteśmy uratowane. Wszystko w porządku? Jasne, kumpelo. Niebieski nas tu nie znajdzie. Tylko bądź ostrożna, Alu. Już po nas. Pomocy. Ktokolwiek. Braniu, nie panikuj. Zaufaj mi, będzie dobrze. O, palety. Możemy tego użyć. Rozmusz się. Zrobimy kanapę. Czy musimy? Każdy sekretny pokój potrzebuje kanapy, Franiu. Ale najpierw musimy pozbyć się wszystkich pajęczyn. I pająków też. Teraz przecinamy palety. Ala zna na to specjalną sztuczkę. Patrz i ucz się. Jak ty? Gotowe. A teraz odłóż tu tył. O, chwileczkę. Budowa kanapy? Łatwizna. Potrzebujesz jedynie umiejętności i kilku śrub. Tymczasem potwory wymyślają złowrogi plan. Muszą złapać te wtrącające się dzieciaki. Są gdzieś blisko. Czuję to. Pozostało tylko znaleźć ich ślady. Znajdę ich za sekundę. Chodź, pomarańczowa. Uda ci się. A niech to. Wygląda na to, że jej nos ją dzisiaj zawodzi. Zamiast tego poluje na przekąski. O tak, są gdzieś blisko. Pomarańczowa, znowu to. Nie, zła dziewczynka, odłóż to. Mamy polować na nie. Znajdź je. Trzeba było tak od razu. A to będzie trudne. O, mam pomysł. Proszę, użyj tego. Ja idę na przerwę. Pomarańczowa jest takim bezużytecznym partnerem. Myśli tylko o jedzeniu. Pomóż mi, zostałam złapana przepychaczką. A, już po mnie. Wszystko gra? Ej, ja nic nie zrobiłem. Tymczasem nasz sekretny pokój ma nową kanapę. Możemy odpocząć. Mówiłam ci, że będzie dobrze, Franiu. Jest niewygodna. Mam pewien pomysł. Dokładnie wiem, gdzie znaleźć poduszki. Nie wierzę, Alu. To nie jest bezpieczne. Dokładnie tego się spodziewałam. Za mną. Alu, ja nie mogę. Wyluzuj. Czarny charakter musi odpocząć po posiłku. O, tam coś jest. Chwila. Może nie? Jest niebezpiecznie. Pospieszy się, Alu. Proszę. Aha, oto nasze poduszki. Biorę je. Nie przeszkadza ci to, prawda? Mam poduszki, Franiu. Pospieszy się, Alu. Tu nie jest bezpiecznie. O nie, budzi się. Tę czy tamtą? Co za różnica. Nie ma czasu. Wracajmy do kryjówki. Oj, to niefortunne. Pomarańczowa ma system alarmowy. Kto się odważył? To jest moje. Biegnij, Alu. Nigdzie nie pójdziecie. Jak możemy się uratować? Rozwiązanie jest proste. Kiedy masz kłopoty, po prostu wyjmij słodycze. Chcesz lizaka? To może być twoje. Nie przejmuj się, dobrze? Wow! Ale ktoś ma pecha. Tu są nasze cukierki. Ale ktoś ma pecha. Hej, tego się nie je. Pomarańczowej nic już nie powstrzyma. Dla słodyczy zrobi wszystko. Alu, dokąd idziesz? Muszę wszystko zabrać. Nie ma na to czasu. Chodź do sekretnego pokoju. Szybko. Tymczasem meble w sekretnym pokoju zrobiły się bardziej kolorowe. Ale miejsce nadal jest bardzo brudne. Chodźmy. Posprzątajmy. Tu jest tyle fajnych rzeczy. W międzyczasie Frania ciężko pracuje. Ten pokój jest zbyt ponury. Ale fajne znalezisko.
Hej, Hanyoung! Czas na kawał. Frania będzie szczęśliwa, jak cię zobaczy. Hej, kumpelo! Jak się masz? Anu, przestań! Zemszczę się za to. Daj spokój, to były tylko żarty. O, ale fajny blok. Mam ich dużo. Alu, chodź ze mną. Mam plan. Jasne, kumpelo. Jeśli ułożymy bloki jeden na drugim, dostaniemy wielopoziomową półkę. Trzeba je tylko dokładnie dostawić. I już. Ale stylowo. Frania ma wiele innych pomysłów. A Ala jest taka zajęta. Wkrótce będą miały ładny stolik. Co ty znowu planujesz? Zobaczysz. Skrzynia, sztuczna murawa i girlandy. I nasz stół jest skończony. Podoba ci się? Jasne, jest świetny. Sekretny pokój został zmieniony nie do poznania. Zrobiło się przytulnie. Ale naprawdę przydałaby się przekąska. Ala wie, co zrobić. Zadzwoni po dostawę. Chcemy waszą największą pizzę. Byle szybko. A tęczowi złoczyńcy wciąż knują. Pomarańczowa, co ty robisz? Jestem na randce, niebieski. Hej, przystojniaku. Jak się masz? O, jesteś taki słodki. Zachowujesz się dziwnie, pomarańczowa. Czyja to pizza? Wasza? Weź sobie wolne, kolego. Ja sam dostarczę pizzę. Dziewczyny muszą być takie głodne. Czy ktoś jest w sekretnym pokoju? Wasza pizza jest tutaj. Co za świetny zapach. Niesamowite. Alu, czujesz to? O tak, kumpelo. To nasza pizza. Ostrożnie, to może być pułapka. Tak, tak. Chodź do mnie, mój skarbie. Nie, to moje. Nie ujdzie ci to płazem. O nie, pomarańczowa znowu zrujnowała plan. Co tu się dzieje? Sama zobacz. Alu, co ty wyprawiasz? Idę po naszą pizzę, Franiu. Oddawaj mi to. Już. Załatwmy to jak dorośli. Niech ci będzie. Pomarańczowa jest dziś naprawdę przygnębiona. Przegrałaś, ślicznotko. Przegryw. Hej, gdzie moja pizza? Ach, nie wiem. Te dziewczyny są jedyne w swoim rodzaju. Ale tęczowy pokój przypomniał sobie, po co właściwie tu jest. Mam cię. Chodź tu. Nie. Kartonowe pudełko może być świetnym schronieniem. Katastrofa. Gdzie ona się podziała? Czas uciekać, Alu. Schowajmy się szybko. Gdzie one są? Widzisz je gdzieś? Nie, zniknęły. Ach, udało się. Do sekretnego pokoju. A ja wam to zapamiętam. Nie możemy tam wrócić, Alu. Ale ja jestem głodna. Czemu nie mówiłaś tak od razu? Proszę. Alu, przez ten cały czas miałaś jedzenie. Ryzykowałyśmy tam życiem. Czas na przerwę obiadową. Zobaczmy, co spakowałyśmy. Czy jest coś smaczniejszego niż chipsy? Nie ma powodu, by zawracać sobie głowę dobrymi manierami. Nie, to nie wystarczy. Jedzenie rękoma jest niekulturalne. W naszym pokoju przydałaby się zastawa stołowa. Frania już się tym zajmuje. Potnijmy talerze i złóżmy w wygodnych pudełkach. Ala będzie zadowolona. Teraz zjemy jak cywilizowani ludzie. Smacznego! O tak, teraz pułapka zadziała. Ale naprawdę nie możemy polegać na pomarańczowej. Jedyne, o czym myśli, to jedzenie. Odczep się, nie smakuje tak dobrze. Skup się, urządzamy przyjęcie. Nie ma mowy, żeby to przegapiły. Już czas. Myślijmy zaproszenia. Zobaczysz, pomarańczowa, to musi się udać. Tak, jasne. Jesteście zaproszone. Impreza będzie bardzo fajna. Teraz musimy tylko poczekać. Zobaczysz. Co to jest? To dość dziwne. Pospiesz się i rozłóż to. Jesteśmy zaproszone na imprezę. Więc się przygotujmy, kumpelo. Zacznijmy od robienia czapeczek imprezowych. Złóżmy je w kształcie potwora. Są bardzo ładne, ale dość straszne. Frania ma za to inny pomysł. Ona zrobi opaskę potwora. Łatwizna. Nawet dziecko potrafi to zrobić. Przymierzmy je. Świetnie wyglądasz, Alu. Ty też, kumpelo. Gotowa na imprezę?
Wow, ale tu jest ładnie. O tak, to idealne miejsce na imprezę. Gdzie są wszyscy? Czas na taniec. Dawaj, Alu. Aha, mam was. Ta droga już wam się nie przyda. O nie, to była pułapka. One wyglądają na głodne. Ale nadal możemy uratować tę imprezę. Dawaj, Alu. Zwiążmy ich. Jasne, kumpelo. Złapałyśmy potwory. No to pora uciekać. Prawie się wydostałyśmy. Tylko, że nie ma wyjścia. Franiu, uwolniły się. Tęczowych potworów nie da się powstrzymać. Spójrz, Alu, to drzwi. Jesteśmy uratowane. Pospieszmy się. Tak, udało się. A to chyba nasz autobus. W drogę.